2, 1. Masz minutę i mówisz, co chcesz. Dzień dobry, witam oglądaczu. Jasu z tej strony z kanału Masz Minutę. Dzisiaj seria kolejny raz kwadransu z youtuberem, dzisiaj z cyfrem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień Siemano. dobry. Bardzo bym chciał najpierw, co byś powiedział coś o sobie, skąd do nas przyjechałeś? Takie tradycyjne, jakby na Discordzie. Eee, no. To znaczy coś o mnie? Coś o sobie, coś Cześć, o kanale. Jestem cyfer, w, hmm? w tej chwili mam 24 lata, nie piję od piątku. Nie no, słuchaj. Słuchajcie, dzień dobry bardzo. Minecrafter, streamer, youtuber, generalnie bożyszcze na stolatek. No i też człowiek walnięty lekko. Papiery na to mam. Dzień dobry z tej strony cyfer. Cześć. Dzień dobry, witaj. Widzę, że już Ci niewiele brakuje do 200 tysięcy. Jak popatrzyłem... A to niewiele mi już od nie... dwóch lat brakuje. Od trzech Ale nie, Jak patrzyłem tak a, ze 3-4 chyba miesiące temu E, e, bardziej wnikliwiej, to było tam około 150, albo tak mi się zapamiętało, nie, a teraz 100%. już 188, nie, już... Nie, to ja byłem 194 już w pewnym momencie dwa lata wstecz, Aha. ale zacząłem mieć mniejsze przyrosty, a YouTube zaczął dużo skuteczniej usuwać subskrypcje, przez co ja już, kurde, mogę Ci powiedzieć... E, tak balansujesz na tej znaczne. granicy? Mój rekord w tym, w sensie, w sensie w ciągu ostatniego roku to jest 189 170, w najgorszym Aha. momencie miałem 184 tysiące. A rekordowa ilość subów kiedykolwiek to było 192.700, przepraszam. I od 2021 w sumie byłem do tego, no do 2022 połowy mm -hmm. na minusie każdego mm -hmm. miesiąca praktycznie. To ja Ci bardzo życzę, żeby YouTube się poprawił. Podobno jest jakiś nowy pan, który się YouTube'em zajmuje. Jeszcze nie znam pana. Ja to słyszałem e... też, że tam Wojcicka odeszła, i e, że ten, ale to ponad się mało co zmieni, bo. Gości tak był drugim głosem, że tak powiem. A więc... rozumiem, rozumiem. I tak miał ważne zdanie. Tak, więc dobrze jakby się miało to z nim, to już dawno by się poprawiło. <laughs> ja jeszcze będę krząkał, <laughs> powiem, bo jestem przeziębiony aktualnie. Widzu drogi, jeśli Ci się seria podoba, jeśli to, co robię, jest dla Ciebie jakkolwiek ciekawe i istotne, możesz walnąć subskrypcję, będzie mi bardzo miło pomocne w... E, w... E, moim ego będzie podbudowane, większe. <laughs> Bo każdy Dobre. youtuber musi mieć dużo ego, a nie mał ego, więc pamiętajcie, żeby zostawić tak łapkę w górę też! A, a i komentarz. Cudownie, dziękuję bardzo. Myślę, że od razu przejdźmy do pierwszego pytania, chyba, że masz jakieś zdanie początkowe, jakieś swoje. A ja mam jeszcze takie pytanie, nie? Swoją Proszę. drogą. Czy o. bierzesz to no pytania od widzów też z komentarzy na przykład? Nie, na razie nie. Będą, będę chciał. Jak będzie kanał coraz większy i większy, to do tego kółeczka będę dodawał okay. pytania. Wczoraj miałem przyjemność pierwszy raz rozmawiać ze sztuczną inteligencją, takim czatem, który dzisiaj jest niedostępny i zadałem mu pytanie. Napisz mi proszę 100 pytań, o które można zapytać dużego youtubera. Ty on nie wypisał różne, czyli dziwne, ciekawe. Mówię, dobra, będziemy się bawić, nie? Po czym zapytałem go, kim są reptylianie. Reptilianie to jest fikcyjna i nie chciał mi powiedzieć, mówię, a taki jesteś bot. No dobra. Jest w rozmowie, jest w rozmowie z nimi. Tak. Mówię, kto cię napisał? Nie chciał mi powiedzieć nazwiska, podał całą grupę ludzi, mówię, o ty ty ty. I się zepsuł. Chyba za dużo go pytałem. Dobra, pierwsze pytanie, Aha, nie przygotowałem sobie jakie które pytanie, nie, takich moich zapałeczek, które sobie przesuwam. Ale może będę pamiętał, jak nie będę pamiętał, to będzie jedno więcej, drugie mniej. Od poprzedniego odcinka jest taka zmiana, jeszcze nie zmieniłem tego w kółeczku, zapomniałem dzisiaj to, tego zrobić, że na koniec dostaniesz, masz minutę, mówisz co chcesz po prostu, to będzie takie dziesiąte temat, pytanie, ponieważ wylosowało się zarówno jednemu panu, jak i, i drugiemu, więc wymyśliłem, że akurat pod mój kanał niech będzie to, że to będzie na sam koniec, więc dziewięć pytań plus to masz minutę. Pierwszym pytaniem, tematem dla Ciebie będzie. Kółeczko się ją kręci. I wylosowało się. Ha, 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 ciekawie od razu. OnlyFans! I twój stosunek do tego portalu. Dobra, no to idziemy generalnie. Yy, w sensie absolutnie nie wyobrażam sobie kupować subskrypcji na OnlyFansie. Raz widzowie hmm. zrobili mi prankę i kupili mi u Amurant subskrypcję miesięczną. Yy, nie powiem, że nie skorzystałem, że nie zaglądałem, co tam... Jaki ciekawy content wstawiała. Ale powiem, że osobiście uważam, że jeżeli jesteś osobą, która jest w stanie zrobić tam content, który chce ktoś oglądać i zarobić na tym od 20 tysięcy w górę, to uważam, że to jest coś świetnego po prostu, jeśli o to chodzi. Mm -hmm. Bo to jest tak, jak powiem często, że tutaj jeleniami i osobami, które można powiedzieć, że ten portal zgarsza, nie są ci, którzy robią tam content, tylko ci, którzy kupują za pieniądze, żeby ten kontent zobaczyć. Więc no, jeśli, jesteś, jeśli mówimy o twórcy. Jak najbardziej spoko, jeśli chodzi o mhm. biorców tego kontentu, to strasznie cienko, kurde bele, biorąc pod uwagę, ile takiego kontentu, mówiąc tutaj wiadomo o którym, tak. jest pełno dostępnego darmowo w internecie, bo są też tam ludzie, którzy pokazują talenty i tak dalej. I mhm. okej, okay, dla nich to może jest sens kupować, ale jeśli mówimy o tej stronie, e, stronie, że in, inny hub, że tak powiem, mógłby tutaj wejść, no to jest tak. strasznie lamerskie kupować sobie subskrypcje na takim portalu. Więc mówię, dla mnie, jeśli jesteś użytkownikiem... Lamerski, jeśli jesteś osobą, która tworzy, to jest kurde jak najbardziej GUT, nie? Bo potrafię wykorzystać. Zdajesz z rynek. sobie sprawę ile może kosztować jaka subskrypcja, u każdego inaczej? Każdy to sobie ustala samodzielnie? Czy to jest z góry ustalone? Nie mam pojęcia, ja tam Co? nie, nie, wiem, nie tam zaglądałem... Nie ma, chyba dolna gran... Nie wiem, mi się coś 15 dolarów bije, że jest chyba jakieś te, ale tam Na w, w ogóle... Tak, na miesiąc, a jeszcze mogę ci powiedzieć, że często są takie taktyki, tam wiesz, że za darmo mogą część dać. Jest coś takiego, ja to osobiście zauważyłem, mówię, jak skorzystałem od tego mm. od widzów, że na przykład Amuran takie ostrzejsze filmy wstawiała i musiało iluś tam obserwujących wpłacić, żeby odblokować jakby ten film dla nich. Oha, takie jakieś. Więc tam są jeszcze w ogóle jakieś poziomy tiery, nie? To tak jak tiery na Twitchu czy gdzieś że masz tam poziom drugi, trzeci i w zależności, który masz, to taki masz dostęp, więc tam są też poziomy, nie? Pierwsze pytanie jest za nami, bardzo Ci dziękuję, ale z twojej strony dodam, że też lubię oglądać kobiece wdzięki. E, wiadomo, jestem mężczyzną, lubię i doceniam, ale rzeczywiście płacić za to. E, są sposoby, by można zobaczyć. Znaczy ja wiesz, wychodzę z jednego plecka. bardzo fajnego, że jestem za piękny i za młody, żeby za to płacić. Dobra. Lepiej, bezpieczniej będzie, jak przejdziemy do kolejnego tematu. I teraz kolejnym tematem, tematem drugim, be... ciekawe właśnie. Różne są, nie ma za bardzo ostrych. Nie, nie, nie. Do końca życia... O, akurat trafiło na ciebie, proszę. Do końca życia możesz grać tylko i wyłącznie w jedną grę komputerową, na jaką się decydujesz. No wiadomo, że w Minecraft w sensie... Jeśli mówimy tutaj, że będzie dalej aktualizowana, nie, nie, że w sensie, no tak, że pozostajemy no tak. na wersji, która jest, to bym w Minecrafta wybrał w ciemno, ponieważ w mhm. Minecrafcie mhm. idzie zrobić każdą inną grę, więc e, e, mhm. przy odpowiedniej inwestycji w człowieka, powiedzmy, że nie wiem, miałbym tam jakiegoś twórcę pluginów, jakiegoś twórcę czegoś, to bez problemu, mając Minecrafta, jestem w stanie zagrać w każdą inną grę, nie? Więc jeśli miałbym wybrać, to wybrałbym właśnie taką uniwersalną. <laughs> Tam się da zrobić przecież i RPGa, i podchody, i strzelanie, Tam i, to wszystko i idzie błogę, jest, e, jakieś e, sneaky piki, i, i, by, no tak. Symulator, symulator wojny też się da zrobić. Kiedyś myślałem, że by był to Minecraft u siebie, a teraz jednak te rybki mnie tak wciągnęły, że wiem, <laughs> że, że to jest taka dla mnie gra dożywotnia, ale to jest bardzo... Mała, wąska grupa osób, które oglądają. Pozdrawiam. Jak ktoś z moich rybkowych ogląda, to pozdrawiam. A dla ich skała miałem robić wystrzeszcz, więc proszę bardzo dla ciebie dzisiaj o. Co ode mnie dzisiaj, też masz dotyk. Dz dzisiaj taki, o. <grym>, dobra. E, trzecie pytanko, czyli jednak Minecraft. Trzecie Nie pytanko. Tak Minecrafta. Znaczy, no tak się spodziewałem. <grym>, Wiadomo, że, 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 że taka by była poprawna odpowiedź. Trzeci będzie. Trudne i łatwe. Oj, źle mi się kliknęło, przepraszam, widzowie, widzowie, sorry, sorry, sorry. Według ciebie jedna minuta na szczęście, sposób na szczęście. Powiedz, według ciebie. Masz minutę, żeby opowiedzieć komuś twój sposób na szczęście. To znaczy przytoczę tutaj taką anegdotkę z Wiedźmina trzeciego i cytat, który bardzo lubię, jeżeli nie wiesz co robić w życiu, to rób to co podpowiada Ci serce, bo nawet jeśli wdepniesz w gówno, to wdepniesz w to gówno zgodzie ze samym sobą. To jest chyba przepis na szczęście najlepszy. Robić w zgodzie ze sobą coś. I <laughs> Bardzo się fajne, krótkie, ale, ale, ale punktowe, cudownie. No. Tak. Mnie się od razu wtedy też kojarzy film e, Nie wiem, to był chłopak, chłopaki nie płaczą, tak? E, jak na balkonie e, chodziło o sedesy, że mój dziadek jest... E, nie, oglądałeś ten film na pewno, polski film. Kurde, widzieć, widziałem na pewno, ale już nie pamiętam. Ja jestem takim geekiem, jeśli chodzi o popkulturę, że filmów to widziałem. Żeby <coughs> robić to, co się po prostu lubi robić i dążyć do tego, i że to będzie szczęście. E, kolejnym pytaniem, czwartym. Lecimy. Dżum. Kółeczko się kręci. Zamiast al tabu to potem tam zmniejszyłem i dlatego. Był problem. Czy potrafisz sobie wyobrazić jako siebie, jako pierwszoplanową postać w filmie, w serialu? E, czy myślisz, że byłbyś do tego mm, odpowiednim aktorem? Wyobrażasz siebie jako aktora? Nie, absolutnie nie. Jeśli o to chodzi, <laughs> ja nie mam problemu występować przed kamerą, nie mam problemu mhm. tworzyć jakieś tak treści przed kamerą i tak dalej robić z siebie debila też w internecie, mm -hmm. ale absolutnie wolę być szczery, więc granie, aktorzenie, udawanie totalnie mi nie podchodzi, nie umiem mm -hmm. udawać, a ja muszę na szczerze robić, więc coś takiego by mi nie podeszło, byłoby to sztuczne, drewniane i totalnie nie dla mnie. Rozumiem, czyli taki max te takie jakieś prawdy, e, jak się to nazywa? Magiczna prawda, nie, chwila prawdy, nie, e, taki jakiś serial dziwny, e, twoja prawda, ukryta prawda, tak? To takie Max. Nie. Ta, tego rodzaju aktorstwo. Nie, znaczy... w sensie kompletnie, nawet nawet nie. tego rodzaju. Nie, w sensie powiem tak, występowanie na scenie, okej, okay, ale granie postaci? Mhm. Nie, próbowałem i tu na YouTube już grać postać i tak dalej i no mhm. nie podchodzi mi to po prostu. Nie lubię grać postaci, Rozumiem. wolę być szczery po prostu. Z sobą szczery. Sobą. Bardzo fajnie. Sie się ceni. <coughs> Widz doceni. Kolejnym Widz pytaniem. Widz doceń. Widz doceń super podziękowania. Kolejnym, wylosowanym. Przez kłeczko pytaniem. Akurat teraz znowu... Takie, dobra. Twoje top 3 gry komputerowe i zargumentuj. Myślałem, że nie będzie ulubiona gra jedna, hmm. taka, na którą byś zostawił. Jako to, ale tak się trafiło, więc twoje trzy gry komputerowe i jakoś zargumentuj. Więc tak, trzecie miejsce na pewno Minecraft, ponieważ jest to najbardziej uniwersalna gra, tak jak już wspomniałem, więc to jest miejsce mhm. trzecie. Miejsce drugie, e, w zasadzie wydaje mi się, że na ten moment, jeśli chodzi dla mnie, e, no nie chciałbym podawać, ale Liga Legend. W sensie tu bym musiał zamienić mhm. miejscami, czyli Minecraft dać na drugie, Liga Legend na trzecie, bo już od lat gram e, mhm. i po prostu wiem, z czym to się gryzie i tą grę trzeba wymienić. Nienawidzę jej, ale jednocześnie ją kocham. Każdy, kto tak. gra w ligę wie. Najpierwsze tak. miejsce... Ty of Isaac, które jest po prostu prześwietną grą i mody i tak dalej. Mm. Nic tu więcej mm. gadać, naprawdę dobra gra. Dwie gry znam dosyć mocno i bardzo dobrze. Niestety, Aizaka nie miałem przyjemności odpalić ani razu. Może mnie zainspirowałeś, żeby chociaż trochę bardziej zgłębić temat i zobaczyć, co to jest za gra, bo to już któryś przyjemne. raz od kogoś słyszę, że, że to jest dobra gra. Zobaczę sobie sprawę. Bardzo wciągające na długie godziny na pewno można powiedzieć, bo jest na tyle długie godzinę, przedmiotów. Tak? Aha. No bo wiesz, masz tam post różne postacie, różne Aha. wersje postaci i masz różne mhm. przedmioty, masz różne połączenia. Strasznie satysfakcjonujące jest robienie niektórych połączeń, zadawanie wielkich obrażeń, przechodzenie po prostu tych pomieszczeń. Przy czym też jest element no, walki z bossami różnymi potężnymi. Tak. Więc to jest też na pewno ciekawe. I dlatego mówię, ta gra jest numer jeden, jeśli chodzi o ulubiony. Nie gram w nią najwięcej. Mhm. Przepraszam, ale autentycznie jest to moja ulubiona gra. A dodatkowe pytanie ode mnie e, Aż mnie po prostu ciekawi e, Czy jest, wiesz, jakaś gra, w którą masz najwięcej przegranych godzin mniej więcej ile by to było? Znaczy mogę Ci przytoczyć informację taką jaką mam z Lunara, z Minecrafta z Launchera. No. gdzie powiem, że więcej grałem w zeszłym roku na Federze, bo nagrywki i tak dalej samego Lunara miałem w Minecrafcie 1100 godzin w zeszłym roku myślę, mm -hmm. że z Federa spokojnie 1300 jeszcze do tego, czyli dwa tylko w zeszłym roku tylko 2400. w zeszłym roku, ale mm -hmm. to się wiąże wiadomo nagrywki, streamy yy, i samo no tak. granie takie z siebie a tu gdzieś, da... ciężko jest mi w ogóle się w jakieś gry wciągnąć, ale drugie miejsce zajmuje na pewno CSGO, co mogę już ze Steam'a zobaczyć że to jest 2139,9 godziny no to to jest też dużo wiem po rybkach, bo mam 2000 w tym momencie w rybkach. I to jest dużo. W cs grałem tylko w hide and ktoś mnie namówił i się ganialiśmy tam, żeby się znaleźć. T tylko tak, nie umiem strzelać kompletnie, i to nie wychodzi, jestem żelazem albo jeszcze gorszym. Nie, nie umiem przycelować w CS-ie, ani w Valorancie. Oh. Kiedy grałem tak dla zabawy z kimś, żeby pobawić się, ale no jestem lamą w takie gry niestety. Bardzo dużym. Kolejnym pytaniem, siódmym już będzie. Khm, siódmym, siódmym już. Z tej strony kółeczka tym razem. Czy lubisz tak zwane suchary? Ja je kolekcjonuję. Czy masz może jakiś dla mnie, opowiedz proszę Twój ulubiony dowcip. Oh, Jezus, lubię suchary. Czy <laughs> lubię jeszcze suchary takie mocno suche? A? Ale to jest humor raczej, którego wolałbym nie, bo regulamin może niekoniecznie lubić, albo komuś może to podpaść, ale tak, suchary, lubię, lubię granie, bo to są bardzo często cringeowe żarty, a ja lubię tak. e, lubię po prostu wywoływać niekiedy u niektórych ludzi takie niekomfortowe pożycie, że coś było Ezu, a, a, ale cringe i lubię. I dlatego suchary dla mnie to jest bardzo wysoki poziom żartu, bo to mhm. nie są żarty, które mówisz, żeby kogoś rozśmieszyć, tylko żeby poczuł zażenowanie. Tak. o to w nich chodzi? On się ma poczuć niekomfortowo kiedy usłyszy ten kawał i tak naprawdę kawał, który jest sucharem, według mnie ma sprawić przyjemność Tobie, a nie osobie, której go mówisz. Dokładnie, bo, tak. bo tobie ma sprawić przyjemność <laughs> jego reakcja. was wierci. U mnie też, u mnie też, o Jezu, są trzy remonty. Na szczęście jeden na górze się skończył, ale jeszcze jest za ścianą jeden i na szczęście z drugiej strony klatki, czyli oddziela mnie jedno no. mieszkanie, ale tam też jest grane. Ziemia obudziła się do dwóch lat wierci. Od dwóch lat. Hmm. Od dwóch lat i potrafi mieć taki ciąg, że cztery miesiące pod rząd codziennie. Może ma taką przyjemność i takie hobby po prostu. Nie wiem, może. Ósmym pytankiem wylosowanym. Przez kółeczko. Które? I teraz do widzów. Powiem rzeczywiście możecie mieć na to wpływ, jeśli będziecie chcieli o coś zapytać, jakiegoś youtubera, youtuberkę, który do mnie przyjdzie, zawita do tej serii. Możecie też y, na przykład zostać wylosowani, że wasze pytanie akurat będzie. Jak macie jakieś ciekawe pytanie, możecie napisać w komentarzu. Y, bardzo chętnie je dodam. Czemu nie? Jak bardzo sprawny manualnie jesteś? Co najbardziej złożonego potrafiłbyś zrobić swoimi rękami? A to o ręce chodzi. Tak. Manualnie okay. zdolności. Co, manualnie co byś ręcznie, zrobił? Y, tak. Tragedia. <laughs> nie, ja... W sensie tutaj też się wchodzi coś, co niedawno odkryłem, czyli że mam ADHD i... Aha. Nie mam cierpliwości do drobnych rzeczy na pewno. Brzydko piszę, nie umiem rysować, składanie lego też mi ciężko idzie, bo mi ręce cały czas drżą, ale to mm -hmm. mówię, to jest kwestia przypadłości akurat. Mm -hmm. Nie mam kompletnie zdolności manualnych, jeśli o to chodzi. To jest tak, że nieraz potrafię naprawdę wiele sztuczek, to też mówię, jak ktoś ma ADHD, to też będzie wiedział, o czym mówię, a nieraz po prostu mam dwie lewe ręce i wszystko po prostu mi wypada z rąk i mówię, to jest takie Typowe wydaje mi się w tym wypadku tak samo jest jak, nie wiem, na przykład, czy kiedykolwiek bawiłeś się w omijanie narożników ścian i tak dalej, że wychodziłeś za rogu, tak super wiesz, Tu u mnie to jest tak, że raz mogę biec po prostu i wszystkich klamek uniknę, a raz a nieraz po prostu przywalę w klamkę i sobie brzuch natnę, tak jak mi się zdarzyło wczoraj na przykład. O. Czyli z origami jakbyś chciał zrobić łabędzia, to by wyszedł w nam na przykład. To bym podarł kartkę, <grym> tak? wiesz? I bym, się... I bym darł ją na coraz mniejsze kawałki. Aż w tą stronę. No dobra, i byś wykleił takie łabędzia wtedy. Dobrze. dobra. dobra. Y kolejnym dziewiątym, ostatnim losowanym z kółka będzie? Teraz się akurat wylosuje to pewnie? Nie, akurat myślałem. Już było blisko. Trochę tak jak w się w tym losowaniu takim. Lubię to oglądać. Co ciekawe. Niby w A nie gram, ale jak i samo zrobi filmik o tym takim swoim Losowaniu, tych otwieraniu skrzynek, to Lubię element ym, hazardu takiego, ale jak ktoś to robi, nie jak ja Jak ktoś ryzykuje dla siebie, a ja to oglądam, to przyjemność Czy okay. potrafisz że zrobić podstawową zupę, na przykład rosół i yy, to jest taka podstawowa, nie Czy wiesz jak się go robi, jakiś twój przepis Na rosół, jakby było jakbyś miał ugotować Znaczy generalnie jadąc tak, no w rosole nie ma wielkiej znaczy w tym rosole, prawdziwy rosół robi się 24 godziny na małym no. ogniu i tak dalej, ale tak, to co za wszyscy uznajemy za rosół, no to pieprzyć trochę kurczaka, marchewkę, pietruszkę, sellera bodajże i... Niech się gotuje, nie? Jeszcze posolić, pieprzu dodać, ewentualnie kostkę, jak jest ktoś leniwy bardzo. Mm -hmm. Tak naprawdę mamy gotowy rosół, a przynajmniej to rosołopodobne coś, co większość z nas robi. Mm -hmm. e, a ja generalnie jeszcze co do rosołu, to mam e, tak, że dodaję sos sojowy na przykład. Mm -hmm. e, I jakiś, taki wolę makaron taki typu ramenowy, udon i tak dalej dodać sobie, że przerabiam na ramen taki bardziej. I grzybki Rozumiem. na przykład, e, nie miałem e, jakichś tych, to pieczarki po prostu wdałem do rosołu. Fajnie. I gotowane Faj jajka. Fajnie. Chciałbym kiedyś zjeść prawdziwy ramen. Rzeczywiście, jakbym wyjechał, jakby tak się zdarzyło kiedyś do, do Japonii, to z chęcią, bałbym się różnych innych dziwnych rzeczy, ale akurat ramen chciałbym zobaczyć z takiej dobrej restauracji, jednak drogi, ale, ale taki prawdziwy, dobry, taki... Nie, no, hmm. to dobry ramen nawet w Polsce. No. I to takie e, bardzo oddające wzorem. Tak wiesz jednak ich rękami, ale no w Polsce też. Chodzi mi o to, że mnie o to, że jakbym tam się wybrał, to to by była taka jedna z, z obowiązkowych pozycji do odhaczenia, żeby zjeść ramen, tak. No. Ramen, amen. Dziękuję bardzo za dziewięć pytań. Dziesiątym jest. Masz minutę, mówisz co chcesz. Proszę bardzo, minuta dla Ciebie. Ja to nie wiem, co tutaj mogę powiedzieć, no powiedz, żebyście przede co wszystkim... Co tylko chcesz. Spełniali się ludzie, mieli szczęście w tym, co robicie, żebyście lubi robili przede wszystkim to, co lubicie robić, bo jeśli e, nie robicie tego, co lubicie, to jaki jest sens w robieniu tego, co robicie? Wiem, że to jest totalnie bez sensu, ale to jest to bardzo chciałem sensem. powiedzieć, się mhm. po prostu w zgodzie ze sobą żyli ludziska, nie? I mieli zabawę z tego, co chcecie robić. No i chyba tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. Bardzo fajnie i oczywiście ostatnie na koniec, tak ekskluzywnie dla mojego kanału, chciałbym, żeby to było taką tradycją każdego kto do mnie przyjdzie, o to pytam, czy jest jakaś rzecz, którą możesz tutaj nam wyjawić, o którym, o której nikt nie wie. No niekoniecznie nikt oczywiście z twojej rodziny, ale, ale z widzów, że raczej nie mówiłeś tego, nie chodzi o jakąś wstydliwą rzecz, tylko po prostu, że jest coś w twoim życiu, czego jeszcze nikt nie wie, a mógłbyś się podzielić. Czy jest coś takiego? Chyba nie masz, że Mówię, na no tyle nie gram postaci żadnej, co jestem sobą, że jest, i jestem gadułą. Ech, mówię, nawet o tym, że ADHD, że już mam papier na to, mówiłem ostatnio na streamach, mm -hmm. więc nie ma takich mm -hmm. rzeczy. Ja ja mam raczej w drugą stronę tendencję, że za dużo mówię. Ja... Za dużą otwartość mam wręcz. Więc Czyli nie jest tylko nie ma... po prostu oglądać twoje streamy i słuchać e, ciebie i wtedy można się wiele rzeczy o tobie dowiedzieć. Tak, on no znaczy wszystkiego. Raczej nie ma dla mnie tematów tabu, przede wszystkim, więc o wszystkim. Umiem odpowiedzieć na wszystko i o wszystkim. Bardzo Ci dziękuję za te paręnaście minut poświęcone razem. Mam nadzieję, że widz, który to ogląda, zerknie na kanał Cyfra, bo fajne Minecrafty są grane. Ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję. Czy masz jakieś zdanie końcowe? Stawcie łapkę. Super. E, Przy wszystkiego dobrego widzowie, pozdrawiam do następnego odcinka, mam nadzieję, widzimy się. Do zobaczenia, trzymajcie się, baba. Aha, jak w I na koniec.